Cześć, nazywam się Paweł Pilarczyk i jestem redaktorem naczelnym serwisu IT Biznes. Dzisiaj będę z ekspertem rozmawiał na temat haseł. Jak takie hasła tworzyć, jak je zapamiętywać, jakie są dobre, jakie są złe i co sprawić, żeby te hasła były bezpieczniejsze. Moim gościem jest Olek Cyganow, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy Famok. Witam Cię, Olek. Dzień dobry. Olek, ja mam do Ciebie takie pierwsze pytanie od razu o takie hasła. Jak takie hasło powinno wyglądać, żeby było dobre i dlaczego hasła słownikowe typu kwiatek, typu dolar są złe? Dobre hasło to hasło losowe i oczywiście długie. Czyli jak używamy takich jakichś tam słówek, które znane i takie hasło jest krótkie, w takim przypadku to jesteśmy nieodporni na ataki typu brute force, czyli po prostu prostego dobierania hasła do jakiegoś konta w jakimś tam serwisie. Czyli chodzi o to, że będą mechanizmy, które będą starać się podstawiać różne hasła ze słownika, tak? Tak, żeby tak, to oczywiście. Odgadać. I to dość łatwo napisać taki mechanizm, taki program, który po prostu bierze jakiś słownik i takie słowniki można znaleźć naprawdę w internecie. I największy słownik, który ja tak sobie pamiętam teraz, to on liczy około 100 milionów haseł. I po prostu ten program bierze hasło po kolei i sprawdza, czy ono pasuje do naszego konta. Czyli wystarczy dostawić cyferkę w hasle i czy to już pomoże? Bo wtedy jakby tego hasła już z cyferką nie będzie w słowniku. Nie wystarczy, bo hasła, wszystkie hasła, jeżeli tak mówimy językiem matematycznym, to liczą się, zawsze myślimy o entropii hasła, czyli o jego losowości. I przykład takiego hasła, które ma 8 symbolów tylko, nieważne jakich, czy to będą literki, czy to będzie jakieś znaki specjalne i tak dalej, właśnie ma entropię na poziomie 24 bitów, na ile ja pamiętam. No i takie hasło przy użyciu tych mocy, które teraz mamy w chmurze, czyli tam moc najmocniejszych serwerów, to da się złamać, jeżeli istnieje taki cel, no może jakieś tak w tygodniu, czy coś takiego. To bardzo szybko. I oczywiście, jeżeli dodajemy do tego hasła kolejne po prostu literki, to skomplikowaność złamania takiego hasła rośnie po prostu. Każdy raz mnożymy to na 2 razy. Czyli hasło, które ma zamiast 8-16 symbolów, już do złamania w 500 lat. Czyli tak naprawdę wystarczy to hasło wydłużyć, czy skomplikować? Właśnie jak skąd brać takie dobre hasło? Ja preferuję używanie tak naprawdę tych dwóch metod, czyli hasło musi być skomplikowane i również długie. Oczywiście takie hasła nie da się pamiętać, nie da się trzymać w pamięci przez taką osobę, która tego nie trenuje. Bo znam takie osoby, którzy trzymają tam 30-50 haseł u siebie w głowie i możliwe, że nie potrzebują jakiegoś dodatkowego programu. No, ale nie jesteśmy takimi osobami, na przykład ja nie jestem, tak? No myślę, że większość z nas nie jest takimi osobami. I dlatego ja oczywiście polecam używać specjalnie napisanych programów dla tego. Czyli na przykład użycie program, które mają ogólną nazwę jak manager haseł, które pozwalają nam trzymać hasło, powiedzmy, w takim sejfie, tak? I wtedy ten sejf jest sam w sobie zaszyfrowany i musimy pamiętać tylko jedno hasło do tego naszego sejfu. I oczywiście to hasło musi być już naprawdę długie i bardzo odporne na ataki metodą brute force. Czyli w tym sejfie mamy hasła do wszystkich różnych usług, serwisów, z których korzystamy i ile tak naprawdę tych haseł powinniśmy mieć? Czy powinniśmy sobie zrobić, nie wiem, jedno hasło do wszystkich usług, czy może jedno przesadziłem, ale trzy hasła, czy na przykład do każdego serwisu oddzielne hasło, jakbyś sugerował? Taki manager haseł pozwala nam nie pamiętać żadnego hasła oprócz tego klucza, którym logujemy się do managera haseł. Więc w takim przypadku jedyną słuszną metodą to będzie użycie różnych haseł do różnych serwisów. A wiem, bo czytałem statystykę, że w tym roku w świecie atak taki hasłowy to będzie co 11 minut. Czy to organizacja, czy to będzie jakiś tam użytkownik końcowy, ale tak czy inaczej, co 11 minut spróby złamania hasła.
A jeżeli mówisz o takich menedżerach haseł, do zapamiętywania haseł, ja przyznam się, że korzystam z konkretnego rozwiązania, ja korzystam z aplikacji LastPass. Natomiast takich menedżerów jest więcej, tak? Znam jeszcze OnePassword, jakie są jeszcze takie programy, które pozwalają zapamiętać można hasła? Użyć LastPass, OnePassword, KeePass. Ja osobiście używam Bitwarden, ale ja jego używam dlatego, że ja trochę dewelopowałem jego, trochę pisałem dla niego module. I to oczywiście twój program, twoja aplikacja, tak? To nie jest mój program, właśnie tutaj wchodzi w grę oprogramowanie open source'owe, do którego możesz sam coś napisać, możesz odczytać kod tego oprogramowania, sprawdzić na przykład, jeżeli jesteś programistą, czy to jest bezpieczne, czy nie. I w tym przypadku po prostu wiedzieć, że to narzędzie, którego używasz, jest bezpieczne. Więc ja używam Bitwarden. Oczywiście nawet to narzędzie nie minęło problemy z bezpieczeństwem, które tam były parę lat temu, na ile pamiętam, nie skutkowało to wyciekiem danych, ale był problem, który oczywiście został poprawiony szybko, bo jednak open source to nie jest coś takiego jak korpo i poprawiamy zawsze te błędy szybko, jeżeli oni istnieją w naszych programach. A jakie najczęściej błędy popełniamy, korzystając z haseł? No właśnie, jak już mówiliśmy, tutaj główniejszy problem to użycie jednego hasła do wszystkich serwisów. Czyli mamy wyciek danych na jednym z serwisów, możemy łączyć je do wszystkich innych serwisów za pomocą naszego hasła. Drugie to użycie takich patternów, czyli na przykład coś sobie wymyślamy, dobrą część hasła, tak, którą pamiętamy, ale dodajemy do tego jeszcze część, na przykład nazwę serwisu, czy coś takiego. Czyli mamy hasło stabilne 16 symbolów, w którym używamy znaki specjalne, duże, małe litery i tak dalej. A na końcu Facebook? Ale po prostu na końcu dołączamy do tego Gmail, Facebook, poczta, WP.pl i tak dalej. Oczywiście to da się łatwo wykryć, na przykład jeżeli jakiś z tych serwisów będzie miał wyciek danych, to w takim przypadku ktoś od razu zgadnie ten pattern i spróbuje zalogować się na inne serwisy. Z udostępnieniem haseł jest trochę problem, bo jednak wszystkie kanały, którymi przekazujemy informacje, mogą być niezaszyfrowane. W takim przypadku ja polecam użyć metody tak naprawdę rozdzielenia tego hasła na części i po prostu wysyłanie różnymi kanalami. Na przykład wysyłanie pierwszej części przez maila, drugiej części przez SMS-a, trzeciej po prostu zadzwonienie do osoby. Mhm. I oczywiście nie piszemy o tym, tak? No tak, oczywiście. Bo tak, na przykład wysyłając SMS-a, piszemy, że pierwsza część tego hasła do takiej aplikacji webowej to znajdziesz u siebie na mail. Jasne. Ta metoda może jest bardziej bezpieczna, ale nie idealna. Jeżeli mówimy w przypadku firm, jak wymienić takimi hasłami, bo jednak możemy mieć w firmie jakieś współdzielone konto na jakimś z serwisów, to w takim przypadku wchodzą w grę również menedżery haseł, ale stojące na przykład on-site, czyli w infrastrukturze firmy jakiejś, i które pozwalają na to. I takim narzędziem na przykład jest również open source'owy, czyli z otwartym kodem, to jest SysPass. My na przykład w swojej firmie właśnie używamy tego rozwiązania. Plus zaletą jeszcze tego rozwiązania, takiego on-site'owego web-usługi on-site'owej menedżera haseł, jest możliwość sprawdzenia, do jakich haseł użytkownik miał dostęp. Dlaczego to ważne? Na przykład użytkownik odchodzi, tak? I my od razu możemy sprawdzić, do czego on miał dostęp i możemy od razu zmienić te hasła. Żeby on po prostu, nawet nie będąc naszym pracownikiem, nie mógł po prostu zalogować.